Cześć wszystkim! Znowu Polen 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, skakujemy do dołu. Skaczesz ufając obietnicom bogów i mocy dusz, że zaniosło cię bezpiecznie na sam dół. Tak, to jest bardzo, bardzo solidne zabezpieczenie. Uczucie spadania zapiera ci dech w piersiach, ale dusze łapią cię, otaczając błyszczącą, brzyczącą aurą. Może spowalniają cię, ciągle słyszysz, że spadasz szybciej niż powinieneś. Unosząca się wokół ciebie esencja jest bardzo silna, lecz chaotyczna. Zauważasz, że znosi cię w kierunku ściany. Uważaj na ścianę! Płynio, możesz się mocno potłuc! Przejmij kontrolę nad duszami, aby skierować się w bezpieczne rejony. Koncentrujesz się i skupiasz się na esencji znajdującej się wokół ciebie. Splatasz je ze sobą w swoim umyśle. Co przed chwilą było jeszcze splątaniną dusz, teraz staje się jedną całością mającą swój cel. Bezpiecznie kierujecie ją tam środek, na sam środek dna otchłani. Udaje ci się rozkrzyżować ręce i nogi, stabilizując swoją pozycję i szybkość opadania. Zaczynasz czuć się bardziej komfortowo. Zaraz jednak zauważasz, że Gili nadal spada zbyt szybko. Gili mknie na dół, wymachując kończynami, nie mając żadnej kontroli nad opadaniem. Możesz podjąć próbę ratunku, ale ziemia zbliża się bardzo szybko. By uniknąć obrażeń, będziesz musiał wykazać się szybkością i zręcznością. Gili... O. Czy ona ma jakiegoś pecha, że zawsze w tego typu zdarzeniach coś zawala? Dobra, skieruj się w stronę swojego towarzysza. Ziemia szybko się zbliża, ty jesteś jeszcze szybszy, łapiesz Gili i przerywasz bezładne opadanie za pomocą chmury unoszących się dusz. Dotarłeś do sądu pokutników. Kamienie na podłoże liczą tysiące lat, stanowi bezpieczne oparcie dla twoich stóp. Descent comes to an abrupt end. You remain still for a moment while your heart settles and your eyes adjust, breathing in stale, forgotten air. Before you, a narrow and eroded walkway becomes faintly visible in the dim light, cutting a winding path through a cavern so expansive it seems a world unto itself. In the distance, you can make out the cold gleam of living Audra veins that spike and fork in and out of view from the murky depths beneath. Their glow a faint and fleeting guide along the ancient trail. You look above at the opening you jumped through, now barely a speck of light like some distant star alone in the cosmos and forever out of reach. Your only way lies ahead. Tak, więc naprzód do aktu czwartego. Domyślam się, że ostatniego. Ta. Everyone all right? No shattered knees? Good. Just me then. This place is cursed. Okej, dużo misji ukończyliśmy. Dobra, zobaczmy. Sąd pokutników ukończony. Wspomnienie pradawnych. Udaj się do słońca w cieniu. Tak, te kolce nie wyglądają zbyt zachęcająco. Cieszę się, że udało nam się wszystkim uniknąć spotkania z nimi. Tym razem Gili, tym razem... Uła! Okej, Gili, dzięki. W ostatniej chwili. Będziesz udać się je porozbrajać. Świetnie. W takim razie puścimy cię przodem. Tysiącletni kurz wypełnia szczeliny i otwory tego szkieletowego reliefu. To samo. Okej. Tak, te pułapki były dla tych, którzy by przetrwali nieszczęśliwy opad na dół. Okej, co tutaj mamy? Cofaj się, Gili. Dobra, wszyscy ognia. Okej. Zgarnij jeszcze tamtych duchów. Przynajmniej tamtego ducha, który tam był. Ciach!
Okej, zaraz się teleportuje, co? Czy on będzie rzucał na nas dalej? Nie, teleportował się. No to ognia. Witamy. Okej, zjawa. Okej, to jest ta zjawa, którą trafiła Gili. Tamta była jakaś inna. Dobra. Zajmijmy się tymi pułapkami. Zobaczmy, co my tu mamy. Coś bardzo ciekawego. Kolumna przyciąga twoją esencję, wyczuwasz w niej tętno całego świata. Adrowe więzienie duszy. Okej, dobra, stawcie się tutaj. Ty możesz ich agrować na jednego po drugim. Ła, ogłuszenie, okej. Wszyscy ognia. Okej, po kolei. Najpierw ta zjawa. Troszkę oberwaliśmy. Nie mogłem za bardzo nic z tym zrobić. Dobra. Przy okazji odpocząłem na górze. Więc widzicie, że Gili już nie ma złamanych żeber i dałem w większości premię do odpoczynku celność do duchów. Nie wiem, dlaczego Gili nie ma premii z odpoczynku, ale widocznie znowu coś zepsuła. Okej. Dobra. Zajmijmy się jeszcze tymi duchami tutaj. Uła, drowy animant. Dobra, proponuję, żeby pierwsza linia zajęła się nim. Druga zajmie się upiorami. Okej. Dobra. Dobra. Ten animant, tak, jak zwykle ma dużą obronę. Zaraz się z nim zestroimy. Okej, teraz ognia. Puf. Okej, leczy się. Przynajmniej próbował. Okej, dobra. Już tylko upiór został. Okej. No i dobra. Okej, dobra, czy... Mogę tutaj na coś kliknąć? Żeby jakiś opis się wyświetlił, co to jest? Kolumna przyciąga twoją esencję. A, tak. Tak, czy... Mapa mówi, że to jest więzienie dusz. Czy to są adrowe więzienie duszy? Czy tego właśnie Taos używa? Do zatrzymywania dusz z całego Jelenioboża? Okej, dobra, zapomniałem. Zwiadowczyni przodem. Okej, więcej zjaw. Już trochę irytują mnie one. Okej. Uciekaj. Okej, świetnie. Dobra, wszyscy ognia. Okej. Alot może rzucać swoje pociski. Tak, ty możesz rzucić błogosławieństwo. Okej. Detonacja. Nie, rzućmy krzyk po prostu. Okej.
Dobra. Okej, po kolei bierzemy. Tak, te masowe leczenie jest wtedy, kiedy paladyn zabije jakiegoś przeciwnika. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. Okej. I zwiedzajmy dalej. Zwykły garłacz. Dużo mikstura wytchnienia. Co tutaj mamy? Adrowe więzienie duszy. Kolejne. Kolumna przyciąga twoją esencję. Czuwasz w niej tętno całego świata. Okej, świetnie. Jedna pułapka. Okej, dobra, więcej jadrowych animantów. Dobra, stawmy się tutaj ładnie. A ty zwap ich. A, jadrowe animanci to nośniki dusz. Okej, czyli będę mógł ich próbować odgonić. Szkoda, że tak późno się o tym dowiedziałem. Okej, dobra. Możesz ty rzucić to swoje... odsłonięcie słabości. Tak, to może się przydać. Okej. Ty ognia. Okej, ustawmy się na nich. Okej, ale odrzuciłeś. No teraz zacznij rzucać ładne rzeczy. Okej, niezłomny również rzuciłeś, to teraz śmierć święty blask. Okej. Możesz zakrzyczeć na nich ładnie. Okej, Alot. Dalej rzucaj. Możesz ich jeszcze oszołomić, co? Uff. Ładnie, chociaż małe obrażenia, dlatego za dużo nie załadowało. Okej, tu możesz jeszcze rzucić na nich ten swój czar. Okej, ładnie. Możesz go przewrócić, co? Świetnie. Tak, przydało się może coś z większymi obrażeniami pojedynczymi dla niej. Przeciwko tym animantom. Dobra, możesz się z nim zestroić? Jeszcze nie. Tamten z tyłu padł już od obrażeń obszarowych. Okej, ale oni też nam zbyt dużo nie mogli zadać. Więc trochę taki pad się utworzył, ale... Okej, dobra. Ty przodem, jak zwykle. Ciekawy kamień. Dobra, badajmy, co tu mamy dookoła. Chyba nic. Tylko skrzynię. A w niej solidną zbroję płytową. Serio? Tego momentu już przynajmniej kilka znakomitych udało nam się zdobyć, więc
solidne nic nam za bardzo nie dają. Dobra. Cofnijmy się może jeszcze do korytarza tutaj. Pójdziemy najpierw na południe. Tam były drzwi. A drzwi często oznaczają przejście dalej. A chcę się wszystko wyzwiedzać. Tak, ładna muzyka tu leci w tle. Trochę posępna, ale ładna. Okej. Zwiadowczyni przodem. No, jakieś posągi jadrowe to są? Okej, dobra, więcej adrowego złomu. Ustawmy się ładnie. I zajmijmy się adrowym animantem. Okej, dobra. Ty błogosławieństwo. Okej. Wypij się z nimi. Dobra, ty możesz znowu użyć to odsłonięcie słabości. Ty strzelaj. Okej, dobra. Święty blask. Dobra, oni są odsłonięci. Tak, są odsłonięci. Chociaż ten jest tylko draśnięty, więc zaraz mu minie. Dobra. Możesz go powalić. Okej, świetnie. Okej, tylko kilka tych małych zostało, więc damy sobie radę z nimi. Leczą się nawzajem, jak miło. Dobra, świetnie. Zbierajmy złom. I co my tu mamy? Kolejną skrzynię. Tym razem zapułapczoną. A co w niej mamy? Jutrzenka. Znakomity Morgenstern. 20% narzucenie w trafieniu lub trafieniu krytycznym. Zniszczenie duchów. Zniszczenie obrażenia bazowe 30. Przeciwników plus 1. No okej. Przydałoby się na te duchy. To niech ktoś to weźmie. I pas. Kondycja plus 3. Ładnie. Raz to komuś dziabniemy pewnie. Okej, zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze jest. Wygląda na to, że nie. No dobra. Kto chciałby taki pas, co? Kto ma jakieś małe bonusy do... Małe bonusy do kondycji. Masz tylko plus 1. Więc paladynowi możemy to dziabnąć. Powalenie raz na potyczkę. W sumie myślę, że kondycja bardziej mu się przyda. Okej. Okay. Ile mu to wzrośnie wytrzymałość? Plus 20. Fajnie. Okej, okay. Ty masz otrzymywanie leczenia. Może ty weź to z powaleniem. Jak już ktoś do ciebie podejdzie, to przynajmniej będziesz mógł go powalić. Okej, okay. Co tutaj mamy? W starożytnej Adrze nadal widnieje ślad tysięcy dusz przez nią wchłoniętych. Twoja dusza rozpala Twoją duszę rozpala wspomnieniem cierpienia. Okej. Okay. Idź przodem. Ha! Łapki. Okej, okay, dobra. Że zwabmy ich tutaj. Ciach. A nie aktywowali pułapek, ciekawe. Okej, okay, dobra, błogosławieństwo. Aha, ty się zespół z tym adrowym. Okej. Okay.
Okej. Puf, ładnie. Okej, to rzuć swoje zaklęcie. Nie zdążyłeś. Okej, tylko przewróć. Dobra. Kolejna. Ciekawe, że oni ich nie poaktywowali. Zazwyczaj chyba aktywują, a może to tylko w Tyranie Pira przeciwnicy również aktywują swoje własne pułapki. No cóż. Dobra. Co my tutaj mamy? Nie powiedzcie mi, że więcej duchów. Już mam ich dosyć. No można mordować duchów. Coś ciekawego. Jowara. Kolumna Adry wznosi się nad tobą, niezmienna i nie ma. Jej pofałdowane warstwy są jak świadectwo minionych wieków. Zdaje się być grubym blokiem lodu, w którym jądrze dostrzegasz słaby, migoczący płomień, ledwie się tlący, ale jednak chroniony przed niszczącym działaniem żywiołów. Gdy zbliżasz się, wydaje się ci się, że płomień pali się stabilniej i mocniej. Oddzielające cię od niego warstwy topnieją. Jesteś skąpany w jego blasku, jasnym, przyzywającym świetle pośród ciemności. Blask wydaje się zanikać, a może przyzwyczaiłeś się do jego intensywności. Na jego miejscu materializuje się Jowara, eteryczna zjawa unosząca się nad wilgotną posadzką więzienia. Choć czas się jej nie ima, wydaje się w jakiś sposób odmieniona. Jej sylwetka jest chyba lekko pochylona, a może ma lekko zapadnięte oczy. W poprzek jej twarzy biegnie szeroka, włóknista, przypominająca robak blizna. W miejscu, gdzie kiedyś dotknęły ją płomienie. Nie wygoiła się nawet po śmierci. Ta, rzeczywiście. Na portrecie widać tą bliznę. My old pupil. You are a welcome sight, but a worrying one as well. Do you still wander lost in the darkness after all these many years? Czy ona już mówi do nas? Tak. Chyba nie, co? Chyba już nie pędzimy w ciemnościach. Chciałem się upewnić, że nadal cierpisz za swoje grzechy. Czemu? Czemu ktoś chciałby coś takiego do niej powiedzieć? Wydaje się, że mam tu pewną niedokończoną sprawę. Jak widać? Taos wyrwał je z cyklu. Pragnie przekazać Woedice jak najwięcej mocy, a winę za szkody, które spowodował, zrzucił na animację. Znałaś mnie wtedy, gdy znał mnie Taos. Muszę się dowiedzieć czegoś na temat tamtych czasów. W tamtym życiu wydarzyło się coś, czego uczepiła się moja dusza. Muszę wiedzieć, co takiego, a mam coraz mniej czasu. Widzę przebłyski z tamtego życia. Widzę ciebie, Inkwizycję Taosa. Ostatnim razem już tutaj byłem? Jaką mianowicie? Jowara zaciska usta w cienką linę,
i marszczy brwi, spoglądając z politowaniem. Jej oczy błądzą pomiędzy wami, zupełnie jakby szukała czegoś, co pomoże jej zdecydować, czy ma mówić dalej. Okej. To rzeczywiście bardzo... bardzo progresywny... bardzo progresywne twierdzenie. She's not serious. Eder, spokój. Perhaps not to her. Many are those whom the gods have scorned. This is petty retribution. What I taught was that the gods whose faith we had been spreading were not gods at all, but something else entirely. Something created by people. Kto stworzył tych bogów i w jakim celu? They were conceived by Enguin, a society of high minds and broad concerns. Theos's people. In their time, every people worshipped its own gods. Sometimes they warred over it. After a few wars of their own, the Enguithans sought an end to it. They devoted all their energy to finding the true creators. Generation after generation, they prodded and worked the stitching of the world and unlocked its secrets. One day, they found an answer. Except the answer was no answer at all. There were no gods to be found. Or if there ever were, they were gone. It shook them, this finding. If they could discover this on their own, how long until others would? How long before war and chaos reigned over a world without consequence? But they had mastered many things in their pursuit of these answers. And with their mastery, they crafted their own gods to fill the void, and sent missionaries to the corners of the world to spread their faith. Czy właśnie dlatego zapoczątkowałaś własną religię? I never thought of it as faith, but I think you are right to call it. Let the world see. Let them decide what to do. That was my faith. I became a missionary because the gods brought me hope that I wanted to bring to others. For a time, the truth sent me to a dark place. Then the day came when I realized nothing had changed. That I still had a purpose, and the purpose was the same and it was worth living for. I began questioning the other missionaries in public, exposing their parlor tricks. In time, their following became mine. Jak to odkryłaś? The Enguithan missionaries all knew it, but they never told the rest of us. They meant it to be a secret that died with them. And in the end, they allowed their bloodlines to fade from memory. I had been assigned to join a few of them at a temple. I found the door to their chambers closed, but the room was stone and the door thin. Their voices carried. I heard enough. I investigated the things they spoke of, and everything was there, just as they said it'd be. Po tym jak opuściłam bractwo, udało mi się przekonać kilku Enguithan, którzy później dołączyli do mojej sprawy. Wyjawili mi to, czego jeszcze nie wiedziałam. Czy twoje nauki były prawdziwe? You asked me this once before. Nothing I can say would be any proof, and it may be certainty your soul craves. Resolution. But if you are bound for the same place Theos directs these souls, you will see for yourself as you once did. Everyone faces this truth at one time or another. Few confront it. You have the stomach to ask what if. And in avoiding the question, they deny themselves an identity of their own. Jowora przygląda się swoim słuchaczom w milczeniu. Zatrzymuje zamyślony wzrok po kolei na każdym członku twojej drużyny, jakby oceniając to, co niewidoczne. What if all the tragedy, all the persecution came in defense of an imposter? Eder? That's not... That can't be right. Aethys, he's done miracles for people. The power of the gods is undeniable.
the truth of the story they weaved is not. Hmm. What if it were forbidden knowledge rather than fault that earned your doom? What of your guilt? Hmm. I have seen with my own eyes the deceptions of my goddess. The Watcher has shown me as much. But it was not until now that I understood how truly desperate she was. The depths of her deception. Okay, niezłomny, przejrzałeś na oczy. You speak of her deceptions, but what of your own? Was it her words that led you down your path? Or was it the absence of her words? A gap that you filled with your own broken thoughts. Na czole niezłomnego pojawia się kropla potu, które cienkimi strużkami spływają po bokach jego twarzy, jak woda po bryle lodu topniejącej przy wielkim ogniu. What if you had always been alone, without guidance? Well, as poorly as I've chosen my guides, I suppose it would be a comfort to know that I'm free of them. Hmm. The freedom has always been. It was the guidance that was the illusion. Hmm. What if the cycle of birth and death is nothing more than a tool of endless preoccupation? Rozpaczona matka rewarzuje się spojrzeniem, patrząc na Jowarę i niemal niezauważalnie kiwając głową. Przez chwilę panuje całkowita cisza. Jowara przytakuje, najwyraźniej poruszona jakimś milczącym zrozumieniem. Czujesz ciężar na wpół przezroczystych oczu Jowary na swojej duszy. A co jeśli niczego nie możemy być pewni? Hmm. Okej. Okay. Zobaczmy, jakie tu mamy opcje. Mhm. Wtedy jedyną wartość stanowią rzeczy, które sami tworzymy. Creations do not consume us. I ask these things not to trouble you, but to show why they must be confronted. No answers. But somewhere between them all lies a truth so beautiful, not even a god could conceive it. Do we not owe ourselves a chance to find our part in it? Zasłużyliśmy. Nawet bez żadnej gwarancji czy zapewnień wciąż jeszcze mamy prawdę. Hmm. Chyba dobrze, co? I've been alone here with my thoughts for so long. I've found peace with my failures and with my punishment. I no longer curse fate for what might have been. But there is one thing that has clawed and scraped at my mind all these years. One thing that will not be put to rest until I know. Until I understand. Po raz kolejny od rozpoczęcia rozmowy na jej bezchmurnym obliczu pojawia się cień wątpliwości. Chose to remain with the Inquisition, even after you'd learned the truth. Do you remember? Okay. Bałem się tego, co teraz mówię zrobić. Pojmanie cię przyniosło mi chwałę. Chciałem zadowolić bogów. Byłem na ciebie zły. Twoje nauki zagrożenia na wszystko, w co wierzyłem. Nigdy nie wybaczyłem ci tego, co zaszło między nami. Okej, okay, cicho. Nigdy nie wybaczyłem ci tego, co zaszło między nami. Powiedzmy. I knew it was a risk, taking you into my camp. I knew you still had strong feelings. In my pride, I'd hoped to channel them. Hmm. Good. The things I taught, the things I believed, I needed to hear that. I needed to know it wasn't because...
Musiałam wiedzieć, że nie stało się to dlatego. Chwila. Dlatego, że uważałam, że Taos miał rację. Musiałam się dowiedzieć, jak to było, że po wszystkim, czego się dowiedziałeś, nadal wolałeś wierzyć w kłamstwo. Jeśli ludzie dochodzą do takiego wniosku po tym, jak poznają całą prawdę, to cel, któremu się poświęciłam, był błędny. Czy moje zdanie naprawdę tyle dla ciebie znaczyło? You had heard both sides, seen everything. If not you, then who? Okej, zobaczmy, co tu mamy. Nigdy nie będziesz w stanie przekonać wszystkich do czegoś. Niezależnie od tego, czy to będzie prawda, czy nie, zawsze pojawi się niezgoda. I will have only my guesses and suspicions. That will have to do. Ciekawe, czy to mogliśmy jakoś lepiej rozegrać w takim razie. And what of your understanding of our past? Are you at ease with the choice you made? Patrzę teraz na świat inaczej niż kiedyś. Żałuję tego, co ci zrobiłem. Proszę cię o przebaczenie. Tried to steer you back. It was too late. To have taught someone wrong is far worse than to have done wrong yourself. Long have I wished to make amends for this. The time has long since passed. At first I thought this might be the source of your soul's anguish. But now I see I was mistaken. You are not divided on this matter. You have put it behind you. It is with Theos that your agony lies. In sun and shadow. Your questions are not for me, but for him. And it may be that only an answer from the mouth of Theos himself will satisfy your needs. Okej. Okay. To może być trudniejsze do uzyskania. Yet if there is anything I can tell you that would be of use, ask and you shall know. Czy jesteś przywiązana do tego miejsca na wieczność? In a matter of speech. This is Braeth Yam, the court of the penitent. Souls are confined here until they repent. They must beg the forgiveness of a god, pledge their soul to them, and they will be lifted from this place to the world above. In truth, they receive leniency, but not true mercy. The spite of Whitaka is eternal. They linger above, at the side of the old court, and are not permitted to leave the island, forever separate from the cycle. This prison was full once. In the days of the Inquisition. But time weathers all things, even will. I'm the only tenant who remains. Yet, I feel their presence strongly now, as it was in the beginning. You have brought many of them here. They cry out for the judgment of Theos. You have struck some bargain with the gods, then. Pozostali bogowie pomagają mi, ponieważ chcą zniszczyć Taosa. Nie mam wobec nich długu. Mam. Lepiej być po ich stronie niż po stronie Woediki. Better to be on no side at all. Woedika may be the most dangerous of the gods, but make no mistake. Angwith built gods from ideals, and an ideal on its own is a grotesque and vicious thing. But these souls. These forgiven, the gods have bequeathed you like chattel. They were loyal followers in life. They will be with you to the very end.
Serio? Chciałbym zapytać się, a może zobaczmy, dlaczego nie każesz skruchy? Mogłabyś uwolnić się z tego miejsca. There are many things I've come to doubt about the choices I made in life. But that trial was my one moment of certainty. Even without a chorus of gods to tell me I had been right. The gods need to be reminded that we have a spirit, and that spirit is proof against their power. They have the power to manipulate and confuse and ruin us, but not to change our will. I will remain here until the world crumbles and fades from existence, with joy in my heart, knowing I've shown them what they truly are. To miejsce, słońce w cieniu, czym ono jest? Mogłabym podzielić się z tobą moją opinią, ale nie miałabym na nią żadnego dowodu. Wiem tylko to, co wiedziałam i co inni mi opowiedzieli o tym miejscu. Istnieje teraz tylko jeden człowiek, który może ci powiedzieć, który wie na pewno, a ty wkrótce staniesz z nim twarzą w twarz. Pozwolę, żebyś sam wszystko zobaczył i dokonał własnych osądów. Myślę, że będzie to lepsze dla twojej duszy. Jak to się stało, że znasz język aedyrski? Nie mówię teraz żadnym językiem, posługuję się duchowymi wyrażeniami bez słów. Dzięki naszej więzi mogę korzystać z twoich słów i składać je jak własne. Czy wiesz, czego potrzebują Teosa? Everything I told you seemed to send you further into doubt. His words mattered to you when you knew him then. After you and I spoke, you went immediately to seek him out. Perhaps you simply sought confirmation from the man you trusted. If something from that time still troubles you, it may be something he told you then, or refused to tell you. He keeps secrets better than any in this world. Dlaczego Tao zrobił to wszystko? He destroys anyone who might discover it, no matter their chances. That's why he's always favored Wutica. It isn't in her love of promises or justice. It's her disregard for the rules. Her willingness to do what is necessary. To Theos, she's not a deity, but an ally with which to conspire. When her power waxes, she does as she pleases with this realm, as well as hers. She wants that secret guarded as much as he. If Theos succeeds, there will be a shift in the balance of power among the gods. Wutica was vanquished once when the other gods decided she had gone too far and her power diminished. With this infusion, there is no telling what she will do. The only certainty is that there will be chaos in their realm, as well as ours. Jak mogę sprawić, żeby Theos powiedział mi to, co pragnę wiedzieć? You will not find a more resolute being on all of Eorl. There is no offer you could make, nor spell you could cast, nor pain you could inflict that would make him reveal what he hides. But I see you have become a watcher in this life. Perhaps in defeat, when he can no longer defend himself, you might learn something. No, bardzo fajnie, bardzo fajny rozwal bossa. To może ocalić swoje życie. Dobra, czas na mnie. If you do not catch up to him now, you may never find him again. Dobra, co możemy jej powiedzieć? Gdybyś dawno nie zasiała moim umyśle, tak, twój bunt to złudzenie. Już jesteś niewolnicą bogów, skrępowana ich zasadami pod ich kontrolą. Bogowie dali mi duszę tych, którym przebaczyli. Jeśli okażesz skruchę, mogłabyś do nich dołączyć. Pomóż mi zadać ta osobie ostateczny cios. Twój błąd tutaj to złudzenie. Jesteś niewolnicą bogów, skrępowana ich zasadami. Pod ich kontrolą. Twoja egzystencja to dowód panowania bogów nad nami wszystkimi. Co sugerujesz? Mogę unicestwić twoją duszę, sprawić, że przestaniesz istnieć.
Wtedy nie różniłabym się od innych dusz, które bogowie złamali w tym miejscu. Nie chcę przestawać z nimi walczyć. Okej, nie mam wystarczającej stanowczości. Uszanuję twoje życzenie. Pełnię ukojenia. Okej. Dzięki, Jowara. Może się przydać. Z pewnością się przyda. Okej, to potrwało trochę dłużej niż planowałem, ale to była bardzo, bardzo treściwa rozmowa. Dobra. W następnym odcinku idziemy dalej do więzienia dusz. I może nawet spotkamy się z samym Teosem. Któż wie? Któż wie? Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!